Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszne wafle przekładane. Zapraszam do oglądania. Do średniej wielkości garnka dajemy 250 g masła, 40 ml wody, 8 łyżek mleka w proszku, łyżkę cukru waniliowego oraz 2 łyżki kakao. Garnek stawiamy na małym ogniu i mieszamy do rozpuszczenia się masła i połączenia składników. Gotowy sos czekoladowy ściągamy z ognia. Dodajemy do niego 300 g kajmaku. Całość mieszamy lub miksujemy. Tak przygotowany sos kajmakowo-czekoladowy pozostawiamy do ostygnięcia. Kiedy masa wystygła, przygotowujemy sobie arkusz papieru do pieczenia oraz jedno opakowanie wafli. Każdy wafel smarujemy masą czekoladową. I tak posmarowany wafel przykrywamy kolejnym. I ponownie wylewamy masę czekoladową i rozsmarowujemy. I tak postępujemy aż do skończenia wszystkich wafli. Przygotowany wafel nakrywamy papierem do pieczenia i obciążamy deseczką i wkładamy na godzinę do lodówki. Wafel kroimy na kwadraty lub trójkąty.